Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z powrotem z tej strony wasz host Adikow. Kontynuujemy serię Fallout 2. Troszkę polatałem po mapce, udało mi się dla Cassidy'ego znaleźć karabin Gaussa M72. Także chłopak ma czym nadcać teraz. No i okej. Mieliśmy się zająć tą bazą centrologów, tak? Dobrze, to idziemy do nich. Później tam pomożemy temu smokowi z Laopao, bo ten Laopao to taki chujek. Tutaj oni się biją nawzajem na ringu, ale chyba dzisiaj ich się nie nadupcali. Dobra. I idziemy tu na dół. Okej, poprosimy, żeby otworzył. Puść mnie do nich. Tak jest. Tu otworzy te bramki. No i dobra. Bo zaraz sobie weźmiemy łapę, a co tam? A właśnie, chciałem jeszcze sprawdzić sobie ten karabin. A może weźmiemy? Weźmiemy tego wulkana. Chciałem go sobie zobaczyć, jak będzie napierdalał. Bo nie wiem, ile on z serii wyciska. 25 pocisków? Albo 50? Nie pamiętam. Sprawdzimy go. O, tutaj na ringu będziemy się napierdalać też. Okej, chodźmy po tą obrotówkę. Pistolecik Gaussa sobie zostawiliśmy. Tak, o, zabierzmy właśnie. Tak, dźwignę. No dźwignę, kurwa, co nie dźwignę. To nie dźwignę, jak dźwignę. Markus w ogóle dobiegł? Nie, biedny biegnie dopiero. Kim jesteś? Zostaw mnie. Dobra, lecimy tutaj. Tak, jeszcze raz trzeba z nim pogadać. Może... O, gwiazdy, puść mnie do nich. Dobra, zblokuj to, no. Super, dobra. To... Tu 100 pocisków, 14-19. 25-35. Dobra. Sprawdzimy to, nie? Okej, zapiszemy sobie. Robimy rozwałkę im tu, nie? 4 pociski, dobra. 4 punkty akcji, znaczy tak. Na serię. Ej, ile tam było? 377. Bardzo ładnie. No i ile? 3 serie chyba wyciska z ciebie. Tego człowieczka co leży. Tak jest. Okej. Okay. Która? Dobra, co wy tu macie? Impak. Ty co ty miałeś w ogóle? Nie, wychodź. Zwłoki. Impak. 25 pocisków pluje, czyli 4 serie mogę z niego zajebać. Też ładnie. Naładuj. Pięknie. Na tym używało się naprawy bodajże. Naprawa? Tak. Ale chyba tylko na jakiś czas udaje się wyłączyć. Dobra. Coś tutaj mamy. Chyba nic nie będzie, ale przeczeszemy. Dobra, nie ma tu nic. Komputeru? Też chyba nic. Tu mamy szafki jakieś. Chcemy sprawdzić. Co tu się porabia? Co tu mamy? Jabłko. Pięknie. Puste. Jabłko, nożyk, flara.
Wydaje mi się, że oni tu po prostu mają jedną wielką bidę. No ale dobra. Okej. No. Okej. Super. Coś tu jest. Tak, dwójka. Niczego nieświadomi. Leżeć. Coś jeszcze pełznie, tu jest dwóch, tu doktorek. Tego typa mamy zajebać. Dobra. O, Cassidy leci. Gdzie? Gdzie jest Markus? Nawet tacy twardzi. Centrolodzy. No wstaje jeszcze. Dobra jest. Okej. Okay. Przybieg skąd? Tu nie ma go już. Okej. Okay. To jeszcze coś jest? Biegnie, no. No, tutaj też biegną, no dobra. To jest strzała, patrz. Kupia cipo. Dwójka ich tu jest. Cassidy. Wariacie. Biegnie tu cała ekipa. Chłopaki dadzą sobie radę? Dadzą sobie chyba radę. No oni tak do mnie cisną chyba, nie? Tak. No ładnie chłopaki lecą tu. O, Markus. Ty, gościu, aktor, Juan. Trochę się nie martwię, królik jeszcze ze mną jest. O, właśnie kogoś sfajczył, Markus. Tu se stańmy. A co tam, kurwa? Sobie napierdalać. Dawajcie chłopaki, wykończcie ją tam. Spierdala stara pieka. Centrolodzy też zdupcają. Nie dam wam kurwa uciec, moje. A? Okej. Pięknie. No i dobra, zjarał ją. Jak spierdalają ty. Stają, no. Jednak nie, idziecie na rzeź. O kurwa. Ale wariaty. Pięknie. Podoba mi się to. Weź, Sulik się nią załatw. Albo nie, ona chce dostać. Perdol. No dobra, nara. Koniec. Oni nic nie mają chyba. Ci coś może mają, a z tym paki. Tutaj też nic nie mają, no. Aktor Juan, miałeś coś? Nie miałeś.
Tutaj Steampack. Steampack. O, nie. Ale tu zjarana miała te. Chodźmy tutaj. Coś tu jest. Pusto. Mają tu kurwa tak pusto. Może tu jednak w szafce coś będzie. Chuja. Dobra, ty doktorek, bo ty więcej mi się nie przydasz. Za późno. Umieraj. Ja się zajmę, spokojnie. O, idzie jakiś. Wariatunciu. O, tyle ich jeszcze jest? Otwieraj te drzwi, no. Patrz, jeszcze strzała dostaniesz. Tamten dostanie. Pach. Pach. Padłeś. Tak, chcesz gadać? Oko. Umieraj. Nojcu. 600 PD za tego chujeka. No nic. Co tu macie? Nic tu nie mają. Nic nie mają, ale dobra, załatwieni. A pani tutaj też. Dobra. Można iść powiadomić władzę, że wszystko zostało zrobione. Tak, super. Bardzo ładny ten obrotówek. Bardzo mi się podoba. Okej. Okay. Tak wszystko? No tutaj nie ma już nic. Nie, nie ma. Gdzie ty jesteś? Teraz Sulik, ja pier... Wydupcaj mi stąd, hopie. A, trzeba wyłączyć. To na chwilę się wyłączają. Dobra. Następne. Okej. Okay. I następne. O. Tu nie wyszło. O, też właśnie ci nas zaatakują. Nie stanęło. Zaraz ich... Ładuj, zaraz ich połamemy. Tak jest. Umrzyj. O, doktorek idzie na pionkę. Z Sulikiem, tak? Doktorek stracił przytomność. Leżeć, kurwa. Ty też. Dobra. Doktor coś miał? Nie miał. Leciał na gołe piąchy z ulicy. Co to jest? Puchor uznaniowy. Zabycie największą mędą. Nie, co to jest? Puchar z czystego złota. Inskrypcja głosi: dla Dave'a od DC zabycie kimś wyjątkowym. Pięknie. Dobra, idziemy stąd. Zostali wyczyszczeni. Idziemy teraz do pana Kennelly. Tak już nie zbieramy żadnych praktycznie śmieci. Nie ma sensu. Bo to po prostu nie ma sensu już. Amunicję mamy. Broń mamy. Panie Kenley. Wraz ze śmiercią wielkiego i okropnego UKC-9 centrolodzy nie stanowią już realnego zagrożenia ani dla nas, ani dla naszych badań. Gratuluję, masz naszą wdzięczność. Czy chcesz porozmawiać z cesarzem?
Tak jest. Twoje czyny dowiodły, że Shi mogą na ciebie zawsze liczyć. Sądzę, że mogę powierzyć ci nasz sekret. W pomieszczeniu za mną zostało wyłączone pole siłowe broniące dostępu do dużego komputera. Wpisz hasło Shi Huang Ti, a połączysz się z cesarskim komputerem. Mam nadzieję, że okaże ci się to pomocne. Imperator to komputer? Tak, przechowuje naszą historię, nasze badania, nasze możliwości rozwoju na przyszłość. Jest to wiele lepsze od każdego zawodnego człowieka. Mimo to zawsze konfrontujemy jego propozycje z naszą wiedzą o ludzkiej naturze. Error. I've got error. 5000 PD. Okej, idziemy porozmawiać z superkomputerem. Superkomputeru. Podaj hasło. O, to pierwsze, co nam podał właśnie ten. O, tożsamość potwierdzona. Tak o, diagnostyka. Skanowanie sieci. Serwer biologiczny, chemiczny. Aktywny. Uaktywni serwer biologiczny. Page biologiczny. Program genetyczny. Wróć, co jest, kurwa. Jezu, komputer. No. Baza danych. Nie. Nozy. Nie. Geolokalizacja. Kogo pragnie? O właśnie, mieszkańców mojej wioski szukamy. 97% szans mieszkańcy wioski zlokalizowani w obecnych koordynatach kompleksu enklawy. No i dobra, i tam właśnie musimy się dostać, nie? Diagnostyka. Planowanie sieci. Uaktywni serwer, uaktywni. Pejdź fizyczny. Teoria. Dania. Takie ciekawostki. Biologia, chemia i fizyka. Prognozy. Wystrzelenie statku kosmicznego centrologów oceniane na 95% porażki. Czynniki, brak paliwa, niewłaściwe uszczelnienie, kiepskie dowodzenie, brak inicjatywy. Włóczęcy stankowca mają 0% szans na oczyszczenie statku z wrażych istot bez pomocy z zewnątrz. Obliczanie pożądania udzielenia pomocy w toku. No i dobra. No i okej, teraz już wiemy, że są nasze ziomki w enklawie. Porwała enklawa. Kurwa, chuj. No grubo. Panie Lee, czy ma pan coś jeszcze do powiedzenia? Nie, dziękuję, dobranoc. No dobra, to tyle na razie tutaj. Pucharek można schować, nie wiem po co, ale niech se leży. Odpoczywa, nie płacze o jedzenie ani nic. Okej. Okay. Lecimy. Wdamy ten i zawalczymy sobie na ringu. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Teraz mamy ten obrażenia krytyczne, tak? Jak to się nazywa? Urodzony morderca. Stąpił na ziemię. Podczas walki wręcz wszystkie twoje uderzenia są krytyczne. Sieją śmierć i zniszczenie. No i sprawdzimy to zaraz w boju. Pomożemy smokowi. Tutaj z tym Lao Pao, czy Lao Peo. Zaraz zobaczymy. Dobra. Idziemy. Czekajcie, schowam sobie. Na razie schowam sobie. O, już lżej. Muszę zrzucić trochę tej amunicji, mam 1700. Trochę bozarem trzeba ponapierdalać. Dobra. Głupi centrolodzy nie potrafili nawet ochronić swojego własnego przywódcy. Tak, tu jest smog. Tu jest gościu, który nazywa się Smog. No i dobra, pogadajmy ze Smokiem. Czy mogę pomóc? Kim był ten, z którym walczyłeś? To był Lo Pan. O, mój zaciekły wróg i rywal. Jeżeli mnie pokona, boję się o dobro moich ludzi.
Więc to ty musisz zwyciężyć. Tak, tak, być musi. Jednakże boję się, że nasze siły są bardzo wyrównane. Mamy nawet taką samą liczbę popleczników. Jedna osoba może przeważyć na którąś stronę. Ja jestem tą osobą. Naprawdę? Być może powinniśmy cię wypróbować. Jednak chcę, abyś był pokonany w uczciwej walce. Brzmi uczciwie. Jak wygląda próba? Najpierw musisz udowodnić, że możesz to zrobić. Zmierzysz się z moimi 5 ludźmi, po jednym naraz. Jeżeli ich pokonasz, staniesz przed ostatecznym sprawdzianem. To znaczy? Skromnie mówiąc, sam wypróbuję twoje możliwości. Jednakże żadna z tych walk nie będzie na śmierć i życie. Dobrze, zróbmy tak. O kurwa. A jak ich pozabijam, co będzie wtedy? No nic, no sprawdzimy się zaraz. O kurwa, mi zapierdolił kopala. Ty, 3-4, co za typ? Czekaj, z piąchy go jebniemy. O chuj. Oh my god. O kurwa, zabiłem go. Ciekawe, co powie tamten. Następny przeciwnik, ty. Jestem Jimmy, gotuj się. Spoko. Chodź, Jimmy. Jimmy, teraz ty dostałeś pop drutkowego. O kurwa, przeżył, Jimmy przeżył. Dobra, teraz drugi strzał, Jimmy. Leżysz, Jimmy. Nie, nie będę cię, nie będę bił leżącego, wstawaj, Jimmy. Wygrana, dobra. Chociaż Jimmy przeżył. Jestem Herb, dalej nie przejdziesz, no okej. Okay. Dobrze, że mi HP regeneruje. Dobra, Herb. Stawaj, Herb, bo ja nie będę cię bił. Stawaj. O kurwa. Co jest grane? Ty, gościu, będziesz się bił, czy mam cię rozjebać? Leżeć, chłopaki. No, dawać. O kurwa, dwóch mnie bije? O, wiesz, kurwy syny. A masz, kurwa, w pysk. I ty też. No, dawaj, chłopaki, chodźcie. O kurwa. O fuck. Za 9, za 5 mi zajebał. No dobra, masz. Kurwa, twardziel ty. O chuj, ten nie żyje. No dobra, kolejny umarł. Walka wygrana, no dobra, okej. Okay. Która? Walka wygrana, no dobra. Raz czwarty, tak? Jestem Job, czas cię pokonać, okej. Okay. Chodź, Job. Mi zadupcył, ty. O, wstawaj, chłopie. Zapierdol, tak. Podejdziemy jeszcze raz. I chuj, już nie da rady. Wygrałem. Dobra. O kurwa, bije mnie jeszcze, jebany. Co jest? Ej, to nie fair, kurwa. Jestem mistrz rób, koniec z tobą. Okej. Okay. O kurwa, jest was... Ja nie wiem, ja muszę was chyba wykończyć wszystkich. Kurwa, 2, 9, 11, co jest ty? Ty, gościu, bo ty uciekałeś, ja ci pierdol muszę spuścić. O, właśnie. Dobra, tura. To ciebie też muszę połamać. Kurwa, za 11 mi zajebał. Za 3, co jest ty? Za 8, ale typy. Kopnął mnie za 8, za 3. Ty, kurwa, ty giniesz. A to. Powiedziałem coś. Dobra, leżeć. Nie wiem, czy wstanie tamten. Masz Job, mordę. I drugi raz. I jeszcze raz, kur. O chuj, nie przeżył. Która? Dawaj, typie. Wygrana. 5 rozjebałem. Dawaj, teraz ty. Ale smoka nie wolno...
Nie wolno mu krzywdy zrobić przecież. Tak, i na końcu z nim będę walczył? Tak. Kurwa, tylko nie mogę go zabić. Cztery, jeden. Mogę zapisać? Zapiszmy grę. Żebym go nie zajebać, nie? Lekko ranny. Lekko ranny. Poważne obrażenia? Wygrałem. No dobra. Też tyle dobrze. Twoja sztuka walki jest naprawdę wspaniała. Czy będziesz walczyć z Lopanem? Tak, zrobię to od razu. Jasne, ale mam pytanie. Czy mogę pomóc? Kim jesteś? Jestem Smok, obrońca ludzi i zaprzysięgły wróg Lopana. On i ja jesteśmy ostatnimi mistrzami naszego stylu walki. Okej. Dziękuję, do widzenia. Z tym Lopanem możemy pogadać. On tam gdzieś sobie łazi tutaj chyba. Ile mamy siły? 7. No kurwa, dobrze. Tu albo tu? Bym mieszkał. Tam? Może gdzieś tutaj mieszka? Teraz sprawdzimy, gdzie ten chujek mieszka. Nie tu? Może tutaj? A czy to też nie? To nie jest. Gdzie on się chowa? Typ. Też nie tu? Może tu? Też nie tutaj? Kurwa, gdzie on się schował ten typek? Low pan. Chował się typek. Pizdu. Ale 8000 PD wpadło. Też go nie ma. Sprawdźmy tutaj sklep może od razu. Pokaż co tam masz, typie. Okej. Okej. Na razie wszystko. Wszystko mam na razie. Ocz. No gdzie ten low pan mieszka, kurwa? Tutaj. Na ciebie oko. Spoko. Już nikogo nie ma. No nie wiem, gdzie ten typek. Spierdolił. Uciekł, kurwa. Może to ty jesteś? Strażnik. Idziemy do Smoka, żeby wysłał nas od razu do Lopana. Kim jesteś? No dobra, to gdzie jest ten low pan? Gdzie on jest? Gdzie on się kurwa skrył, ten typek? Chyba jednak nie jestem. A ty? Masz tu jakiś interes? Tak, szukam low pana. Może to ty? Też nie. Gdzie ten typek jest w ogóle? Zniknął mi z pola widzenia. Tu nie ma. Na ringu go nie było. To nie jesteś ty. Może to ty? O właśnie. Czego chcesz? Kim jesteś? Jestem Lopan. Jestem także zaciekłym wrogiem Smoka.
Kompletnie nie rozumiem, dlaczego nalega on na posiadanie zaciekłych wrogów. Po prostu walczę tak dobrze jak on i sądzę, że jest słaby na duchu i pozwala innym żyć w jego cieniu. Jesteśmy wrogami, gdyż reprezentujemy identyczny styl walki, a ten z nas, który wygra, będzie kontynuatorem tradycji. Lopan okłada oglądać od stóp do głów i nagle wyprowadza cios w twój nos. Zanim zdążysz nawet mrugnąć, nie masz wystarczających umiejętności. Dobra, ale czy mogę cię spytać o coś innego? Chcę się z tobą zmierzyć. Świetnie, mam nadzieję, że masz już gotowy grób. Czy przysyła cię tu smok? Tak, robię to dla Shi. Więc jesteś głupcem i psem na posyłki innych. Będę się śmiał nad twoim grobem. Ha, ha, ha. Wejdź na ring, zdejmij pancerz, odłóż broń i walcz go rękami. Tak, chodź tu, zaraz ci wpierdolę, typie. Gotuj się! Jestem gotów. O ty kurwa, mi kopniaka zajebał za piątala. Za sześć. O kurwa ci te... podbródkowy, jeb! Chyba zginął. Chyba kurwa zginął. Zdobywasz 2000 PD. Lopan został pokonany w walce na śmierć i życie. Z jakiegoś powodu słońce wydaje się świecić odrobinę jaśniej. Pięknie. Dobra, idziemy dać smokowi znać, żeśmy mu wdupcyli. Lopan, nie żyję. Muszę ci podziękować bez dwóch zdań. Jestem teraz pewien, że wprowadzisz nasz styl walki w przyszłość. Wspaniale. Do zobaczenia. Kolejne 3000 PD. Zaraz kurwa level. Zaraz level. Człowiek rodziny Wright. No jest ich trochę. 2020 karmy. I bardzo ładnie. Dobra, mogę się już ubrać. Jak weapon w grabę. Dobra. Już od razu 45 pancerza. Ja bym tam. No i tu mamy jeszcze do widzenia. San Francisco. Navarro. Nic. Dobra, to idziemy teraz się przejść na przedostatnią lokację. Na tankowiec. Tu takie robole, człowieczki. To bardzo też nie ma co jumać. Idziemy na tankowiec. No i dobra. Mamy tu jakiś sklep. Pani ze sklepem. Co masz do zaoferowania? Pokaż tam. To tam masz. A w chuj gumek. 400 kasy. Nie masz. No. Coś jeszcze nie. W porządku. Także życzę miłego dnia. Dzięki. Bo udało mi się wyskoczyć przed chłopakami. A tu guns. Sprawdźmy. Co tam masz, typie? Pokaż. O, 6 super steampaków masz. 400. Ciekawie, ciekawie. Nope. W porządku. Tak będziemy się musieli wrócić. Kurwa, Cassidy, mordo. No, lokacja bardzo podobna w trójce jest. Chyba mi się wydaje, że zaczerpnęli coś z tego. To jest ten, a tutaj nie. Dziewczyna punka. No, punkowie. Punki tu są, nie? Panki punkowe. Gdzie znajdziemy? Hmm.
Duża formacja skalna. W żadnym wypadku nie powstała ona naturalnie. Właśnie. Pamiętam, coś tu było z tymi kamyczkami. Było z nimi nie tak. Nie no, te kurwa okruszki nawet nie będę sprawdzał, nie? Bo to piksel po pikselku, pierdolę. Na chuj. No dobra. Najpierw pomożemy jednemu naszemu ziomkowi. Och, moje flaki, o, o, o. Co z tobą? To ze mną? Powiem ci. W zeszłym tygodniu zalałem się, zacząłem grać z Lao Chou i przegrałem. Byłem tak nawalony, że postawiłem moją śledzionę. What? Teraz on ją ma, a ja potrzebuję jej z powrotem. Sprzedałeś własną śledzionę? Tak, sprzedałem, byłem pijany. Poza tym wydaje mi się, że Lao Chou doprawił mi drinka jetem. Potrzebuję z powrotem moją śledzionę, bo teraz nabawiam się wciąż infekcji. Kurwa. Do diabła, rozejrzysz się za nią. Naprawdę będę wdzięczny. Porozmawiaj ze sklepikarzem Lao Chou i powiedz mu, że potrzebuję z powrotem mojej śledziony. Wrócę do ciebie. Pomożemy gościowi z jego śledzioną. Pierdolę. Hazardzista najebany sprzedał śledzionę. Nie, hardkorowo. Dobra, idziemy do tego sklepikarza. Wiechmeny jakieś mieszkają sobie. Taki trochę biegający quest to będzie. Ale zrobimy. Zawsze to pili. To niedługo przecież poziom, nie? A? Lao Chou to chyba ten tutaj. Ty, gościu. Poszukuję pewnych informacji. W tym mieście mało dzieje się takich spraw. Co chcesz wiedzieć? Podobno jakieś... Szukam śledziony. Śledziony? Haha, tak. Chips Valdeza stracił śledziony w trakcie jednej z partyjek gry karcianej. Sprzedałem ją dr Wongowi. Był nią zafascynowany. Dr Wong. Jak można stracić śledziony? Dr Wong, gdzie go mogę znaleźć? Dr Wong jest głównym naukowcem stalowego pałacu. Tam go szukaj. Tak przy okazji, to jak można stracić śledzione? Był pijany, bardzo, bardzo pijany. Całą noc miał obsesję na punkcie swojej śledziony, no i ją postawił. Więc wziąłeś jego śledzione? Tak, taki był zakład. On jest honorowym człowiekiem. Rozumiem. Tak, na razie. Kurwa. Honorowy człowiek sprzedał swoją śledzionę. O tu, zobacz tego. Ziggy. Ale on chyba nie żyje. Żyje, ale jest chyba tak nieprzytomny. Dostał takiego strzała w pysk, że jest dalej nieprzytomny. Kurwa. Pięknie. Dobra, idziemy do doktora Wonga. Mogę ci w czymś pomóc? Podobno posiadasz cudzą śledzionę. Ach tak, dokładnie. Przygotuję ją sobie z czerwoną fasolką i doskonałym shanty. Zdajesz sobie sprawę, że do tego wina powinna się podawać wątroba, a nie śledziony, prawda? Aha, ja też oglądałem ten stary film. Chwila, chcesz powiedzieć... Czy chcesz powiedzieć, że... Tak, to jest ludzka śledziona. 2000 PD. To jest ludzka śledziona? Lao Chou nic mi o tym nie mówił. Powiedz swojemu przyjacielu, żeby przyszedł tu w ciągu następnego dnia, a ja z chęcią mu ją zwrócę. Mam tylko nadzieję, że znajdziesz jakiś sposób na włożenie mu jej z powrotem na czas. Dobrze. Kurwa, co za typy. Level up, co my tu możemy sobie dodać? Do przetrwania, albo może leczenie? Leczenie sobie dane, a co tam? Jeszcze 5 punktów. A tam jest... I tak nie rzucamy. Może pułapki. Dobra. Okej. No i dobra, lecimy z powrotem do Fila. Powiedzieć mu o jego śledzionej. Pierducha. Przehazardzić swój organ. What the fuck.
Już wiedzą, że nie ma centrologów. Szybko wieść się rozeszła. Idziemy dalej, tak. Damy mu znaka. A? Chip, o, chip. Czy wiesz już, gdzie jest moja śledziona? Tak, mają doktor Wong i Tse i zwrócić się i z nim o tym porozmawiać. W porządku. Zanim jednak to zrobię, może powinniśmy ustalić sposób, w jaki ją dostanę z powrotem. Porozmawiajmy o tym z doktor Fungiem, dobrze? Dzięki. W porządku. Naprawdę doceniam to, co dla mnie robisz. Nie zapomnę ci tego. Spoko. Dobra, idziemy z tym jeszcze doktorkiem pogadać. Tak, tu takie ganiane trochę. Tak. Tak jest. Chodźmy, chodźmy. Pomożemy mu, tak. Jest. Właśnie, czy ja mam... Nie, muszę jeszcze wziąć sprzęt ze sobą. Dobra robota. O, tu jest chyba doktor. Tak, tu jest doktor. Czy mogę w czymś pomóc? Tak, mam poważne rany, a wygląda na to... A nie, dobra. Mam przyjaciela, któremu brakuje śledziony. Czy mógłbyś mu pomóc? Oczywiście, że tak. A ponieważ znasz doktora Holiday'a... O, właśnie. To jest ten doktor z Reading. Zrobię to ze względu na naszą przyjaźń. Powiedz swojemu przyjacielowi bez śledziony, żeby tu przyszedł, a ja go zreperuję. Dziękuję tobie, doktorze. A czy nasz możesz... Potrzebuję leczenia. Ile? Zapłacę. Dobra. Czy masz stymulanty? Pokaż. Czy coś tu masz? Masz 3 super steampaki. No nic, no dobra. Tyle. On chyba jeszcze też może te implanty wpieprzać, nie? Tak mi się wydaje. Kim jesteś? Jestem doktor Fung, nauczam i leczę. Czy znasz doktora Holiday'a? Tak, nauczałem go wszystkiego, co umie. Gdzie on teraz jest? A, Broken Hills. Mieszka w Broken Hills. Udał się do domu, prawda? Mam nadzieję, że znalazł spokój. Zapewne, muszę już iść. No i dobra. Teraz musimy powiedzieć temu naszemu, kurwa, koleżce. Że mi jest to i to. Koleżce można powiedzieć, że może iść do doktorka. Zrobić swoją śledzionę. Będzie dobrze. Chodźmy tutaj. Damy mu znaka. Zrobimy jeszcze jedno zadanko tutaj. Aż takie niedługie. Będziemy napieprzać. Tak, trzeba będzie dzień później przyjść do niego. On wtedy nam w kościku pomoże. Udało ci się namówić Fungata. Powiedział, że wstawię ci ją za friko. Rany, masz niezłe powiązania. Wróć jutro, a zobaczę, w czym będę mógł ci pomóc. Informacja tu cierpi, a ty chcesz informacji? Nieważne. No i dobra, on sobie pójdzie. My sobie możemy chyba tak poczekać do rana. On tu chyba powinien być, nie? Tak, jak chuj. Dobra. Tutaj jest, tutaj jest sklepik taki. To jest takie zejście pod spód jeszcze. Nie? Ale dobra, chodźmy tutaj. Pogadajmy z tym gościem. Głośno beka. Czego tu? Kim jesteś? Jestem Borsu. Kiedyś miałem tu zespół. Nazywaliśmy się Tlące Popioły. Teraz robię tu za informatyka. A co robisz z tymi komputerami? Cóż, powiedzmy, że jestem specjalistą od wydobywania informacji. Co to znaczy? To znaczy, że mogę znaleźć dane, których potrzebujesz. Rozumiem, fajnie. Co możesz mi powiedzieć o tym tankowcu? O tym należy rozmawiać z Markiem lub kapitanem.
Mark. Zazwyczaj można znaleźć w barze. Dzięki. Czym się ty zajmujesz? Geniusz komputerowy. Bek. Bek jak głośno. Dobry był ten wasz zespół? Nawet bardzo. Dawaliśmy nieźle czadu, ale nasz wokalista był trochę ciotą. Aram zawsze się pocił, a cała reszta to wina Toda, ale byliśmy nieźli. Szkoda, że nie jesteście już razem. Tak czy siak, muszę wracać do roboty. Tak, no więc, pierdol się. Ej. Dobra. Nic. Tak, może poczekamy sobie do następnego rana, on sobie tu przyjdzie. Nie wiem. O, idzie z powrotem, no. Cheap. Zdobywasz 3000 PD. O właśnie, bo poczekaliśmy sobie na chipa. Zaraz z nim pogadamy. Chip mordeczko. Jak tam z twoją wątrobą? Nawet sobie nie wyobrażasz, jak o wiele lepiej się czuję. A teraz czego ode mnie potrzebujesz? Jak uruchomić tę łajbę? Pytaj kapitana, mieszka w gabinecie kapitańskim na górze. Dzięki, mam kilka innych pytań. Teraz niczego, dzięki, na razie. No dobra, to idziemy do kapitana, Rakcze. Idziemy do kapitana, więc... Jest? Przyjacielsko wyglądający punk. Co mogę dla ciebie zrobić, kozak? Kim jesteś? Jestem Mark, tutaj Szymon Drala i wszystko wiedzący. A, mam pytanie. Co to za miejsce? To statek marynarki Poseidona Valdez, zwany też PMV Valdez. Jak chcesz więcej informacji o Valdezie, to najlepiej pogadać z kapitanem. Dobra, Nara. Ej, to idziemy do góry. Piszmy sobie. Lecimy. Okej. Okay. Kapitan. Kapitańską czapkę nosi. Słyszałem o twojej pomocy dla moich ludzi. Dziękuję. Jak mogę ci pomóc? Podobno ty jesteś tym, kto wie wszystko o tym statku. Ten statek to tankowiec Poseidona. Wyposażony jest w technikę, która przetrwała wojnę. Posiada KD, która pozwala na dostęp do pokoju nawigacji komputerowej i transponder IFF, który broni go przed działaniem Poseidona. Jak go wprawić w ruch? Jak pilotować tę krypę? Nalej do pełna paliwa, spróbuj u centrologów lub u SHI po tym, jak już wszystko inne będzie załatwione. I naciśnij guzik, zresztą zajmie się już komputer. Jeżeli wciąż działa, popłynie prosto do platformy wiertniczej, a oni nie będą strzelać, bo masz transponder IFF. Upewnij się tylko, że masz wszystko, co jest ci potrzebne. KD, działający komputer i paliwo. Proste, nie? Okej. Okay. Jakiej platformy wiertniczej? Kawał od brzegu znajduje się duża platforma wiertnicza Poseidona. To jest ostateczna baza enklawy. I, jeżeli się tam nie mylę, tam też są twoi przyjaciele. Error. Co jeszcze dzieje się tam na platformie? Nie mam pojęcia. Byłem technikiem w Navarro, a nie operatorem na platformie. Rozmawialiśmy tylko przez linie komunikacyjne. To tyle, jeśli chodzi o nasz kontakt. Jak się pływa tym statkiem? Jak pilotować tę krypę? Najlepiej no, znaleźć do pełna. No dobra, co to jest transponder IFF? Identyfikacja friend or foe, przyjaciel czy wróg, oznacza to, że ten statek jest rozpoznawany jako przyjaciel, więc inne jednostki Poseidona, jak na przykład platforma wiertnicza, nie będą strzelać do ciebie, gdy się znajdziesz w ich zasięgu. Aha, no i KD to taka technologia enklawy, która pozwala ci otwierać elektroniczne drzwi za pomocą karty. Zapewne takie coś można by znaleźć w jednej z ich baz, czy w podobnym miejscu.
Dzięki, Nara. A, tak, musisz jeszcze zmusić komputer nawigacyjny do działania. Założę się, że znajdziesz części do niego w jednej z tych starych krypt. Dzięki, Nara. A ty co mi powiesz? Już za altruizm. Fuck. Dobra, schodzimy. Na dół. A ty kim jesteś? Okej. Okay. Szukam paliwa. Shi kręcą tu całym paliwem. Mógłbym zerknąć dla ciebie do ich głównego komputera. Mógłbyś? Dobra, ale będzie cię to kosztować. Ile? Najpierw musisz oddać mi pewną przysługę. Moja dziewczyna zgubiła się gdzieś na tankowcu. Znajdź ją, a ja zrobię to dla ciebie. Załatwione, na razie. Dobra, mamy zadanko od Borsuka. Także no, tutaj sobie skończymy. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Lajki, subskrybę mile widziane. No i widzimy się w następnym odcinku. Chyba już w następnym popłyniemy sobie na enklawę. Także dzięki wszystkim i na razie, cześć.